Jestem miłośnikiem kryminałów przeróżnego rodzaju, i w których też są zbrodnie i są różne techniki stosowane do wykrywania śladów tych zbrodni, żeby znaleźć przestępców. I stąd przekładam to na te zajęcia. Grzegorz Panasiewicz, adiunkt Katedry Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pierwszy eksperyment, który uczestnicy zajęć wykonają, jest swego rodzaju też testem odwagi. Pierwszą rzecz, którą będą uczestnicy robili, będą wykorzystywali sterylne nakłuwaczki do tego, żeby nakłuć sobie palec, pobrać kropelkę krwi. I na podstawie uzyskanych obrazów aglutynacji krwi i krwinek czerwonych będą sobie sami określali, jaką grupę krwi posiadają. A u mnie wyszło chyba B, RH+. Wszystkie, przede wszystkim masz aglutynację, czyli AB+, AB, RH+, tak? AB, RH+. AB, RH+. Kolejnym eksperymentem do wykonania przez uczestników jest zweryfikowanie, czy plamy, które są plamami krwiopodobnymi, to rzeczywiście jest krew, czy nie. I do tego celu stosujemy specjalne testy paskowe, które reagują tylko i wyłącznie z krwią i zmieniają swoją barwę. I w tym momencie uczestnicy, wykonując ten test, tam gdzie on uzyska barwę ciemnozieloną, będzie to mówiło o tym, że jest to krew. W tym momencie jeszcze nie wiemy, czy ludzka, czy jakiegoś zwierzęcia, natomiast tam, gdzie tego zabarwienia nie będzie, jest to po prostu plama, która tylko swoim wyglądem, kolorem przypomina krew, a tą krwią nie jest. Kolejnym eksperymentem, który wykonujemy, jest rozróżnienie, czy plamy krwi, które na tych wcześniej już analizowanych narzędziach zostały stwierdzone, czy należą do zwierzęcia, czy do człowieka. I do tego celu wykorzystywany jest taki specjalistyczny test paskowy, którym pobiera się niewielki wymaz tej plamy krwi i wykonuje się test, który wskazuje, czy krew należała do człowieka, czy do zwierzęcia. Następnym eksperymentem, który wykonujemy, jest naniesienie rozcieńczonych prób krwi zwierzęcej, w tym wypadku świni, w rozcieńczeniu od 1 do 10 do 1 do 5 tysięcy, a następnie, czyli w tym przypadku tej krwi praktycznie w roztworze nie widzimy gołym okiem. Następną czynnością jest zastosowanie takich specjalnych pastylek Blue Star, które rozpuszczone w wodzie i tam, gdzie znajduje się krew, zachodzi reakcja barwna tego preparatu z hemoglobiną, której gdzieś tam niewielkie ilości w tej rozcieńczonej krwi się znajdują i one nam świecą na kolor niebieski i to wskazuje, że w tym miejscu ta krew się znajduje.